Tarnowski Tor nadal pozostaje zagadką dla zawodników przyjezdnych drużyn. W niedzielę w Jaskółczym Gnieździe Grupa Azoty Unia Tarnów podjęła zdunek Wybrzeże Gdańsk. Świetnie radzący sobie goście na wielu pierwszoligowych torach w Tarnowie nie odnaleźli ustawień zapewniających im zwycięstwo. Mecz zakończył się wysoką wygraną Jaskółek. Na swoim koncie zapisali 53 punkty. Goście zdobyli jedynie 37 oczek. Fajny mecz. Cieszę się, że wygrany. Już nie patrzę iloma. Cel był jeden, zdobyć bonus, wygrać za trzy i to się udało osiągnąć. Dobrze, że wszystko się fajnie, dobrze, szczęśliwie skończyło, bo było troszeczkę nerwowości. Nerwówka pojawiła się po upadku Artura Mroczki. W 10 biegu para Arturów zahaczyła się motocyklami i zawodnik z numerem 12 upadł na tor. Teoretycznie tam wszystko jest okej, okay, trochę pobijany i co, ręka trochę boli, ale tak naprawdę chyba połamań nie ma. Stało się jak się stało, tam trochę ciasno było i no cóż, no Artur mnie nie widział, ale to nie ma pretensji, nie mam pretensji, no to jest żużel i jakby to wszystko. A co mogę powiedzieć o meczu? O meczu mogę powiedzieć tyle, no co podeszliśmy poważnie do meczu, potraktowaliśmy przeciwnika z szacunkiem i no i walczyliśmy do końca, żeby osiągnąć nasz cel i jakby dzięki temu, myślę, że dzięki temu skupieniu, temu wszystkiemu jest dzisiaj taki wynik. Zdecydowanym liderem tarnowskiego toru okazał się jednak zawodnik przyjezdny. Anders Thompson na swoim koncie zapisał 15 punktów w 6 biegach. Świetnie też na tarnowskim torze spisał się Kacper Gomułski, który miał już okazję ścigać się w Jaskółczym Gnieździe. W pierwszym biegu zrobiłem korektę i tak cały czas byłem gdzieś blisko. W drugim biegu za kanetem się trzymałem, który jest naprawdę tutaj szybki. Później gdzieś prowadziłem, to Kuba mnie przeszedł, no i tak nie zmieniałem za dużo w tym motocyklu, bo cały czas gdzieś miałem blisko. Trzeba było jedną właśnie korektę zrobić, albo byłoby lepiej, albo byłoby gorzej. No trudno. Nie jest źle i trzeba się wziąć do roboty i teraz zdobyć więcej punktów, żeby zająć drugie miejsce i tyle. Trener Jaskółek Paweł Baran nie kryje zadowolenia z tegorocznej formy drużyny. Na razie Grupa Azoty Unia Tarnów jest liderem w najspierwszej lidze żużlowej. Pomału zbieramy te punkciki, play-off już jest, a teraz walka tak naprawdę dalej o pierwsze miejsce, bo to, że wygraliśmy dzisiaj z Gdańskiem, to nie znaczy, że jesteśmy, bo czekają nas ciężkie mecze, bo do Łodzi pojedziemy, do Daugavpils, także a żużel pokazuje nie tylko na jak jest nieprzewidywalny, tak nawet jeśli nikt nie stawiał na Łotysze, nikt nie stawiał na Rosjan, żeby pokazał, że to jest sport i możemy gadać, a wszystko na torze trzeba wypracować i tak samo będzie w tym przypadku. Dodajmy, że najbliższe spotkanie Jaskółki rozegrają na wyjeździe. Już w niedzielę 16 lipca zmierzą się z drużyną Lokomotiv Daugavpils. Przypomnijmy, że w meczu z tą drużyną na tarnowskim owalu Grupa Azoty Unia Tarnów wygrała 61-29.